Mamy wiosnę. Kłamie. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Just Horses. Dzisiaj zajmiemy się tematem wiosny. Wiosny, która przyszła, nie widać może, że przyszła, ale już ma być teraz coraz lepiej, śnieg za chwilę nam stopnieje, więc dzisiaj opowiem Wam o tych zagrożeniach, które czekają na nas wiosną. Gdy kończył się ten poprzedni rok, 2020, wszyscy życzyliśmy sobie, by ten następny 2021 był lepszy. I wierzyliśmy w to, że on na pewno będzie lepszy. A czy jest? Powiem szczerze, mam bardzo mieszane uczucia. Oprócz tego, że atakuje nas koronawirus, co chwilę jakieś nowe obostrzenia wprowadzają, otwierają, zamykają. Teraz nas akurat zamknęli, bo mamy plagę tych wiosennych zachorowań, w sumie jak co roku. Mamy dodatkowo herpesa, czyli takiego wirusa końskiego, który całkowicie zamroził to nasze jeździectwo, bo to nasze jeździectwo pomimo koronawirusa świetnie sobie radziło i my normalnie na zawody przynajmniej raz w miesiącu, czasami dwa razy w miesiącu jeździliśmy. A teraz herpes spowodował to, że wszystko mamy zamknięte, czyli z jednej strony mamy koronawirusa, czyli ludzkiego wirusa, którego też musimy się obawiać, a z drugiej strony herpesa, czyli ten wirus, który panuje wśród koni. Często pytacie w komentarzach, co ja na temat tego herpesa myślę. Szczerze, może za dużo na jego temat nie myślę, bo nie jestem z zawodu weterynarzem. Mogę tylko powiedzieć to, co czytałam, nawiązać do tego, co czytałam na różnych portalach jeździeckich lub na tych oficjalnych komunikatów FAI, które mówią o wirusie herpes, o szczepie pierwszym, czyli tym, który przyjmuje postać neurologiczną. Jest wyjątkowo groźny, zapewne spotkaliście się w internecie ze zdjęciami koni, które gdzieś wiszą podwieszone na pasach, tak, no on jest bardzo, no jest to okropny wirus, okropny szczep, nasze konie bardzo źle znoszą tą chorobę. Co ja myślę odnośnie zamknięcia? No, na początku tego zamknięcia baliśmy się i tutaj takie żarty gdzieś padały, że na koronawirusa też zamknęli nas na 2 tygodnie i to 2 tygodnie trwa już rok, mamy rocznicę i nie wiem, jak będzie z herpesem, bo też na początku były 2 tygodnie, ktoś tam jeszcze zorganizował zawody. Teraz zamknęli nas dalej, już PZJ podjął tą decyzję, by odwołać wszystkie zawody, więc trudno mi powiedzieć, co z tego będzie. Ja swoje konie zaszczepiłam. Mówią, że ta szczepionka nie jest do końca skuteczna, ona może łagodzi swoje te objawy, ale ja je zaszczepiłam. Tak? Miałam taką możliwość, weterynarz, którego tu mam na miejscu, miał jeszcze dostępne szczepionki, więc zaszczepiłam i planuję szczepić. Planuję szczepić je regularnie, bo ja sobie tak myślę, że ten herpes, skoro on był w Walencji jakiś czas temu, czyli dość daleko od nas, czyli jak on przyjdzie, to nie teraz, tak? Tylko pewnie gdzieś tam za jakiś czas, więc jeżeli ktoś ma taką możliwość i środki i wyjeżdża na zawody, to dobrze te konie szczepić. A co z tego będzie, to tak naprawdę będziemy mogli powiedzieć za 2-3 miesiące, bo się dowiemy, czy nas otwarli, czy nas nie otwarli. No to tyle na temat tych rzeczy, które nas akurat dotykają w 2021 roku. A co wiosna przynosi każdego roku nam w stajni? W pierwszej kolejności przynosi nam błoto. Błoto, którego jest wszędzie pełno, z którym się borykamy, łazimy po tym błocie. Zapewne jeżeli gdzieś jesteście w stajniach i nie tylko przyjeżdżacie na jazdę, ale z tymi końmi obcujecie, to nieraz mieliście taką sytuację, że buty wam zostały, wyście poszli dalej w skarpetkach. No tak się niestety dzieje. Konie chodzą, depczą i jeżeli są kwatery czy pastwiska, które są nieduże, czyli nie są wystarczające, chociaż nawet jak ktoś ma ogromne, to i tak one zadeptają. Jak jest mokro, no to zadeptają, zrobią dziury, robi się to błoto. U nas jeszcze w tym naszym terenie Bielska Białej mamy wszędzie celinę, mamy wszędzie glinę, więc jak się człowiek wessie, to czasami jest trudno wyjść. No i co w związku z tym błotem? No na pewno jest to duży problem, jeżeli chodzi o czyszczenie koni. Bo jak ja widzę, jak mi codziennie przychodzą takie obłocone, to już mi ręce opadają. Wszystko dobrze, jeżeli jeszcze przyjdą w miarę suche, bo się gdzieś tam wytatłały rano, ale gorzej, jak mi przyjdą później, gdzie przychodzą z mokrego błota i wtedy jest i problem z rekreacją, mam problem konie wyczyścić. No i z tymi moimi końmi. I tak naprawdę no, wszyscy mamy jeden wielki chodzący błotny problem, czyli takie błotne potwory, które tylko oczy mrugają. Pytanie, jak to czyścić? Często no, zastanawiacie się, dobrze jest umyć, jeżeli jest taka możliwość, no ale z tym myciem to też bywa różnie.
wiadomo, całego konia nie umyjemy, bo jeszcze nam pada śnieg, w górach jeszcze leży śnieg, jeszcze leżeć będzie długo, wiatr wieje z tych gór, więc kąpać konia to jeszcze absolutnie, jeszcze mamy na to sporo czasu, nie ma sensu tego robić teraz. No to co, można umyć nogi, no ale zaraz przejdziemy do tego, że też to mycie nóg codziennie to nie jest taki do końca bardzo dobry pomysł. No co, jeżeli ono wyschnie, to je po prostu skruszamy. Skruszamy je szczoteczką. Skruszamy szczoteczką, codziennie zajmuje nam to godzinę, półtorej, no ale taki urok, nie? Nie tylko kwestia przyjść pojeździć, ale jeszcze tak sobie powykruszać. Potem to było, to jest wszędzie, w oczach, w buzi, w nosie. No ale no tak jest urok. Mam taką radę, jeżeli czyścicie konie, a pogoda sprzyja, no bo tak jak dzisiaj jest trochę zimno, no leży jeszcze śnieg, więc jest trochę zimno, ale nie pada, więc można wyjść na zewnątrz i dobrze takiego konia przypiąć sobie na zewnątrz, tak żeby ani on, ani my nie dostaliśmy przy tym wszystkim pylicy. Co w związku z tym, że mamy wszędzie błoto, to gruda. Gruda, która może wystąpić, która może dotknąć wasze konie. Gruda jest bardzo zaraźliwa, więc jeżeli jakiś jeden koń na pasisku ma tą grudę, to tą grudę może dostać całe stado. I co, jak ta gruda wygląda? Z tyłu na pęcinie powstają takie grudki, takie jak stróbki. Następnie, jak noga jest zainfekowana, ta noga zaczyna puchnąć. Zaczyna puchnąć, ta opuchlizna potrafi wyjść bardzo wysoko, aż do brzucha. Jeżeli zauważycie już grudę u swoich koni, to wtedy trzeba działać i wtedy często się to kończy na wizycie weterynarza. Trzeba o to bardzo dbać, te miejsca trzeba natłuszczać, dobrze stosować odpowiednie preparaty. Mamy na rynku bardzo dużo preparatów na grudę z ogólnie dostępnych firm, więc można te preparaty stosować. A jak zapobiegać grudzie, no bo jesteśmy jeszcze na tym etapie, że tej grudzie możemy w jakim stopniu zapobiegać, to po pierwsze prawidłowe odżywianie naszych koni. Jesteśmy w takim trudnym momencie, konie są po zimie, czyli konie były bez słońca, konie były bez trawy, więc my teraz powinniśmy te konie wspomóc suplementami. One mają przed sobą trudny czas, bo oprócz tego, że właśnie są po tym jałowym okresie w swoim życiu, gdzie ta dieta była jałowa, to dodatkowo muszą wymienić całą pokrywę włosową, bo dobrze wiecie, że konie zaczynają się teraz lenić, więc to dla organizmu jest duży wysiłek. To wszystko może spowodować osłabienie kondycji organizmu i w momencie, gdy jest ta gruda na waszym pastisku, koń tą grudą w łatwy sposób może się zarazić, więc prawidłowe odżywianie, sprawianie, by dieta waszych koni była bogata, zapewnienie im odpowiednich witamin oraz minerałów może uchronić je przed zarażeniem się grudą. Mycie nóg, takie nagminne, częste, też nie jest dobre, ponieważ konie stoją na pasiskach często w takich warunkach bardzo wilgotnych. Później, gdy my je bierzemy do stajni i dalej jakby myjemy to wszystko i namaczamy, to nie jest zdrowe dla ich skóry. Dlatego nie powinno się tych nóg myć bardzo często. Powinniśmy o to wszystko dbać z umiarem, a jak już myć, to zwykłą wodą też, żeby tej skóry za bardzo nie wysuszać. Skórę powinniśmy natłuszczać i dbać o to, żeby konie miały też możliwość przebywania w warunkach, gdzie jest sucho. Czyli tak jak stoją w stajni, to w tych boksach mają sucho, bądź jeżeli są 24 godziny na dobę na pasisku, powinny mieć takie miejsce, gdzie ten teren nie jest bagnisty, gdzie on jest suchy, gdzie mogą się schować, gdzie te nogi mają szansę wyschnąć. Przychodzi wiosna, więc wasze szczytki zapewne wyglądają tak jak te. Te włosy, one są wszędzie, bo słuchajcie, ja jadę do domu i ja je widzę u siebie w samochodzie i choćby się człowiek przebrał, to i tak tego, bo tego są takie masy, że jest to po prostu wszędzie. No i teraz co z tym fantem robić, jak sobie z tym wszystkim radzić? No trzeba to przeżyć. Trzeba to przeżyć, no to wszystko, co tam urosło, to musi wyjść. Jeżeli ktoś z was derkował swojego konia, derkował, może nie ma takiego słowa, ale używał derek w okresie zimowym, wtedy jest tak, że ten koń zarasta trochę mniej, czyli tych włosów na tym koniu, tej sierści takiej zimowej jest jej mniej i ten koń tą sierść ma krótszą. No ale wtedy też trzeba sobie z tym jakoś radzić i tego konia czyścić. No tego typu szczotki, czyli jakieś takie typu magic brushy, one się bardzo szybko zapychają i trzeba ją cały czas tą szczotkę czyścić, no bo za chwilę się nie da nic nią, że tak powiem, wyczyścić. Do takiego konia, który ma tą sierść taką mocno wypadającą, fajne są takie typu z grzebełka.
gumowe. Im miększe, tym powiem Wam, że lepsze. Jeszcze lepsze by było takie mięciutkie, przezroczyste. I wtedy tego konia takimi ruchami okrężnymi czyścimy. I powiem Wam, że super ta sierść po tym wychodzi. Czyli tej sierści, że tak powiem, na nim nie ma. No a kolejną rzecz, jaką można użyć... A gdzie Ty jesteś? No, jesteś, dobra. Tak. A kolejną rzeczą, którą można użyć, to taki furminator. Ja robiłam kiedyś test tych różnych urządzeń do wyczesywania sierści z konia i powiem Wam, że ten furminator robi całkiem dobrą robotę. Można sobie taki kupić, ja mam taki mały i powiem Wam, że go stosuję. I mało kto ma taki w stajni, więc wszyscy przychodzą i go pożyczają, więc jeszcze się bardzo dziwię, że ja go jeszcze mam. A mam go chyba dlatego, że dopiero ta sierść zaczyna wypadać i jeszcze nie zdążył mi go nikt zabrać. Ale powiem Wam, że naprawdę jest fajny i dobrze ta sierść taka... która jest pod spodem, nim wychodzi. No oprócz tego właśnie takie zgrzebełko. No te szczotki, tak jak wcześniej wspominałam, się bardzo zapychają, no i jest tym duży problem. Jeszcze taką rzecz, którą można zrobić, niektórzy stosują, to jest golenie koni. Golenie koni w tym okresie właśnie tak jak teraz, takiej wiosny wczesnej. Ja mam Tadeuszka też ogolonego. Ogoliłam go jakieś tydzień, dwa tygodnie temu. Jak była trochę lepsza pogoda, nie, to było więcej, może to był miesiąc temu. To było jeszcze przed ostatnimi zawodami, na które jechaliśmy. Ponieważ on tą sierścią dość mi mocno zarósł i bardzo się pocił. Czyli w tej sierści zimowej, teraz gdy robiło się już na zewnątrz ciepło, bo te temperatury były plusowe, około powiedzmy 10-15 stopni, on się bardzo pocił na treningach. Dlatego go ogoliłam. Tak, to było trudne zadanie, bo on wcale nie miał na to ochoty, ale udało się, więc to też jest jakieś rozwiązanie. Wtedy, jeżeli się konia ogoli, też jakby znika ten problem z tym wyczesywaniem tej sierści, bo jakby ta sierść schodzi pod no, działaniem maszynki. Pamiętać trzeba o tym, że jak się konia takiego ogoli, to że go trzeba zacząć ubierać i zaczyna się ten cyrk, nie? Bo w zimie, w nocy mamy zimno, w dzień mamy cieplej, tego konia trzeba przebierać, wychodzi na zewnątrz, tam trochę pokropi, potem posypie śnieg, jeżeli ogolimy też szyję, to wtedy ta szyja jest mocno narażona na jakieś podmuchy wiatru, który jeszcze jest, niby jest ciepła, a jednak jest zimny, no bo jeszcze powiedzmy tam gdzieś raz na jakiś czas spadnie śnieg. No więc jest to jakiś problem też ogolenie tego konia, ale słuchajcie, ze wszystkim sobie można poradzić. Na szyję można zastosować, są takie fajne kaptury polarowe, które można ubrać, a ja znowu goląc Tadka zrobiłam, ogoliłam mu szyję do połowy. Czyli on ma połowę szyi ogolone, a połowę nie. Tą dolną część ma ogoloną, także się nie poci tak, jeżeli chodzi o treningi, a jakaś ochrona na tej szyi została. Moja paka. Pytam, czy mogę zrobić przy tym film? Mówi mi, że tak. No, jest tutaj taki nieład artystyczny. Raz na jakiś czas przychodzą dziewczyny i mi układają. Ale dawno ich nie było. Więc jest taki nieład artystyczny. Zastanawiacie się czasami, jaki ja mam sprzęt, no więc taki. Nie mieści mi się. No i ja i tak nie zamykam, bo mi się to nie chce zamknąć. No i ona tak leży. No ale mniej więcej taki mam sprzęt. No nic. Nic ciekawego. No może poza tym mam nowe i z tego się cieszę. Tak odkładałam na to długo, więc to jest taka fajna rzecz. Dobra, ale wracając do tematu, czyli do tej naszej wiosny. Ta wiosna, to ona nie jest tylko tam na zewnątrz, czyli robi się nam ładna pogoda, ptaszki przylatują, zaczynają nam śpiewać, ale ona jest też w głowie naszych koni. Więc one często na wiosnę to nie są do końca zdrowe na umyśle. Mają ochotę pobiegać, mają ochotę rozprostować kości, więc sobie pobrykać, więc trzeba uważać w te momenty, kiedy ten koń chodzi głównie po hali. Wychodzimy pierwszy raz na plac zewnętrzny, bądź wyjeżdżamy po takiej długiej przerwie zimowej w teren, gdzie jest fajnie, jest ciepło, ptaszki śpiewają, one też to czują, tak? Trzeba wtedy uważać, no różne rzeczy się mogą dziać, koń może być bardziej dynamiczny, może być bardziej pobudzony, może być po prostu bardziej wesoły, bo cieszy się, że w końcu ta zima się kończy. Więc
Jeżeli wsiadacie na konie, jesteście po tym okresie takim halowym, gdzie jeździliście, można powiedzieć, tylko na hali i wchodzicie pierwszy raz na zewnętrzny plac, tam macie swoje pierwsze treningi, to trzeba uważać. Czasami trzeba zastanowić się, czy nie jest dobrą opcją przed treningiem konia przelążować, tak żeby on się troszkę wyładował tam sam, bez was na grzbiecie, żeby później na tym treningu był bardziej spokojny i mógł się rozluźnić. Mam nadzieję, że ten odcinek się wam spodobał i że w końcu u was wiosna też przyjdzie i będziemy mogli wszyscy jeździć na zewnątrz, cieszyć się słońcem, cieszyć się tą piękną pogodą i ciepełkiem. No i że ten śnieg już przestanie nam sypać i nie będzie nam zaburzał tego wiosennego szczęścia. Ja zapraszam was do oglądania kanału, do subskrypcji, do klikania łapki w górę, jeżeli wam się odcinek podobał i do pisania komentarzy. No i ze swojej strony i Grzesia również chciałam wam bardzo podziękować za te 60 000, które ostatnio wybiło na kanale. Do zobaczenia.